Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest ekspert z 20-letnim doświadczeniem w rozwijaniu relacji polsko-japońskich, ale także polsko-koreańskich, obecnie przybywający w Tajpej, dr Arkadiusz Tarnowski. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Radku, dzień dobry Państwu. No właśnie, tak się składa, że zastaliśmy Cię w Tajpej. I stąd pierwsze pytanie, bo właśnie dowiedziałem się, że zakończyłeś kwarantannę, która trwała 7 dni czy 10 dni, no jak 15 dni. 15 dni. Czyli 15 dni spędziłeś w hotelu, w odosobnieniu, to była tak długa kwarantanna? Tak, prawo tajwańskie niestety nie zezwala w chwili obecnej na kwarantannę w miejscu zamieszkania. Można tylko i wyłącznie tą kwarantannę obyć w jednym ze 102 ośrodków, które rząd wskazał, które są przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby kwarantanny. Plus 15 dni w ścisłej izolacji jest jeszcze dodatkowych 7 dni, czyli razem 3 tygodnie tak naprawdę, podczas których nadal trzeba utrzymywać ograniczony, znaczy nie można korzystać z komunikacji miejskiej, zakupy, przede wszystkim zachować tak zwany dystans społeczny 1,5 metra. Okej, ale dzisiaj chyba zdaje się jest pierwszy dzień, kiedy już z tej luźniejszej części kwarantanny po tych 15 dniach i chyba dzisiaj po raz pierwszy wyszedłeś z hotelu na zewnątrz. Jak wygląda sytuacja na Tajwanie, w Tajpej? Akurat jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że 1,5 tygodnia temu obniżono stopień z 3 poziomu na 2 poziom, więc zarówno Tajpej, jak i ościenne miasta zastanawiają się nad poluzowaniem restrykcji. Bo pomimo tego, że centrum epidemiologiczne obniżyło ten poziom do poziomu 2, to niestety każde miasto indywidualnie decyduje, czy ma wprowadzić poluzowanie polityki, czy nie. Bo w tej chwili wszystkie restauracje są zamknięte, nie można serwować posiłków wewnątrz restauracji, tylko i wyłącznie można zamawiać na wylot. Okej, okay, czyli spodziewam się... To jest o tyle... O tyle jest taka różnica, że widać, że biznes się przygotowywuje. Dzisiaj miała zapaść decyzja, ale jeszcze nie widziałem tak naprawdę, czy mer Tajpej zezwolił, żeby od 3 sierpnia restauracje zostały ponownie otwarte, ze względu na to, że decyzja ta jest zależała od tego, czy Tajpej utrzyma poniżej 10 nowych przypadków dziennie zachorowań na koronawirusa. Okej, okay, no to dosyć duża skrupulatność, jeżeli 10 przypadków w Tajpej powoduje aż tak poważne obostrzenia. No ale Tajwan słynął z tego, że bardzo poważnie podchodził do sprawy w 2020 roku, czyli spodziewałem się, że miasto wygląda na takie dosyć opustoszałe, gdzieś tam puste. Oj nie, wręcz przeciwnie, ono bardzo normalnie żyje, trudno powiedzieć, że jest opustoszałe. Pamiętajmy, że Tajwan ma jeden z najniższych odsetek zaszczepionych ludzi. Tajwan tak naprawdę jest troszkę dziwna taka polityka, bo de facto charakterystyczna dla krajów rozwijających się. Mianowicie szczepionki są podarowywane Tajwanowi. Japonia podarowała kilkaset tysięcy, uwaga, Słowacja podarowała, w tej chwili Republika Czeska. Z ciekawostek, jeśli chodzi o nas, o nasz region, to Litwa jest pierwszym krajem na świecie, który rozpoznaje Tajwan i będzie utworzona pierwsza tajwańska ambasada na świecie. Nie biuro handlowe i kulturalne, jak to było do tej pory, tylko pełna ambasada. I z tego tytułu też Litwa podarowała kilkanaście tysięcy szczepionek Tajwanowi. No właśnie, o tym to nawet mówiliśmy na tym kanale, że te relacje między Litwą a Chinami kontynentalnymi są bardzo napięte, ale że to aż poszło w stronę nie tyle biura handlowego, tylko już ambasady. No to znaczy, że jeszcze bardziej się zaostrzyły. No dobrze, pewnie jeszcze o Tajwanie i o Tajpeju porozmawiamy, korzystając z tego, że z tej kwarantanny już wyszedłeś.
i to jest już pierwszy dzień, kiedy mogłeś zobaczyć, jak wygląda miasto i życie w mieście. No ale jako, że spędziłeś wiele, wiele lat w Japonii, w Korei, masz 20-letnie doświadczenie w Azji, teraz jesteś w Tajpej, no ale głównie ogniskuje się wokół tych dwóch krajów, no to postanowiłem wykorzystać tę okazję i zapytać cię o Japonię, na której teraz skupione są oczy całego świata, no bo obserwujemy te igrzyska olimpijskie, które rozgrywają się w Tokio. No i tak się składa, że przed rozpoczęciem tych igrzysk mieliśmy do czynienia jakby z taką pechową pasą. Myślę, że opinia międzynarodowa mogła odnieść takie wrażenie, że igrzyska są trochę takim niechcianym dzieckiem. Są przełożone o rok, ostatecznie się odbyły, ale spotkały się z licznymi protestami. No był jakiś taki brak entuzjazmu, nawet nie było wiadomo, czy one się odbędą. No teraz jednak odbywają się, wszystko wygląda na to, że bez jakichś zakłóceń, chociaż tam jakieś protesty w Tokio są. No jakbyś wytłumaczył tą sytuację przed igrzyskami w takim razie? Co takiego stało się w Japonii, że mieliśmy wątpliwości do samego końca, czy te igrzyska zostaną rozegrane, że dominowała taka atmosfera zniechęcenia trochę, właśnie braku entuzjazmu. Jak oceniasz to, co się stało bezpośrednio przed igrzyskami i to, co dzieje się teraz? Radku, cofnijmy, żeby dokładnie zrozumieć, albo przynajmniej spróbować zrozumieć to, co się w tej chwili dzieje, to musimy cofnąć się troszeczkę w historii, no co najmniej 10 lat. Pamiętajmy, że w tym roku była 10, no to w marcu 10 rocznica Fukushimy. I jednym z takich, nazwijmy to haseł tegorocznych igrzysk, to jest igrzyska odbudowy. Tak są promowane i tak miały być promowane, jako igrzyska odbudowy. Odbudowy nie tylko w znaczeniu japońskiej gospodarki, odbicia się dla całej japońskiej gospodarki, ale przede wszystkim dla Fukushimy. Dlaczego? Dlatego, że posiłki, które są serwowane zawodnikom i które miały być również serwowane dla turystów, którzy mieli odwiedzić, to za chwilę o tym jeszcze wspomnę, miały właśnie w bardzo dużej części pochodzić z regionu Fukushima. Chodziło o jak największą prezentację tej odbudowy regionu Fukushima. Niestety nie do końca się to udało, bo mamy przykład krajów typu Republika Korei, która dosyć ostentacyjnie odmówiła spożywania posiłków przygotowanych przez stronę japońską, właśnie podając jako przyczynę, że pochodzą z regionu Fukushima, a nie było to zbadane przez stronę koreańską. No właśnie, ale to w ogóle chyba jest pewien problem z Koreańczykami, bo z kolei Koreańczycy z północy w ogóle nie przyjechali na igrzyska. Tak, ale a to, ci z południa odmówili spożywania posiłków z Fukushimy. Tak, pamiętajmy, że Korea Północna odmówiła w kwietniu 2000 roku. Jest to drugi raz, kiedy Korea Północna nie uczestniczy w igrzyskach. Pierwszy raz, jak zapewne można się domyśleć, miało to miejsce w 1988 roku podczas igrzysk w Seulu z oczywistych powodów, a teraz jest drugi raz, kiedy Korea Północna nie uczestniczy w igrzyskach. W tym roku jako przyczynę podano, pamiętajmy, że zgodnie z oficjalną propagandą w Korei Północnej nie ma COVID-u i żeby nie przywieźć COVID-u z igrzysk, decyzją Rady Najwyższej zdecydowano, że zawodnicy z Korei Północnej w tym roku nie będą uczestniczyli w tych zawodach. Jeśli chodzi o napięte relacje z Koreą Południową, no to jest wszystko po głosie tego, co się zaczęło w 2018 roku, czyli wyrokiem sądu w Korei, który miał zająć dobra Mitsubishi Heavy Industries, przede wszystkim firmy japońskiej, jako na poczet sprawy za pracę przymusową w fabrykach japońskich przez Koreańczyków. Okej, ale Koreańczycy z południa no jednak do Tokio przyjechali, zresztą radzą sobie całkiem nieźle, bo obserwuję tą klasyfikację medalową i Korea Południowa spisuje się bardzo dobrze.
No, ale tutaj wracając do tego wątku Fukushimy, czy rozumiem, czy to też miało jakieś tej opowieści o odbudowie, czy to też nie było takim strzałem w kolano, nie odbiło się rykoszetem na rządzie, kiedy pojawiły się te problemy związane z pandemią i ta narracja o tej odbudowie jakby natrafiła na trudności? Znaczy, pamiętajmy, że to już mamy 10 lat po pandemii. W 2017 roku, czyli 6 lat po tragedii, rząd Japonii zezwolił mieszkańcom tamtego regionu na powrót do swoich domostw. Oprócz tej strefy najbardziej narażonej, ale to, co są powyżej 20 kilometrów, jak najbardziej mogli powrócić. I tutaj jako przykład mogę podać, że przed wybuchem w regionie Fukushima, czyli tym najbardziej, który ucierpiał, 80 tysięcy ludzi, społeczeństwa zajmowało się rolnictwem. W 2017 roku tylko 30 tysięcy ludzi zdecydowało się na powrót i kontynuację pracy na roli. Żeby jeszcze było ciekawiej, to z tych 30 tysięcy to bardzo dużą grupę stanowiły osoby 50+, czyli tak naprawdę zbliżające się do wieku produkcyjnego. I tu wchodzimy w jeden z takich ważniejszych punktów, który Japonia będzie miała i będzie musiała rozwiązać problem, to jest demografia. Nieubłagana demografia, czyli starzejące się społeczeństwo, długowieczne społeczeństwo. Pamiętajmy, że Japonia to jest jeden z krajów z największą liczbą na świecie stulatków, a znów niestety z bardzo niskim współczynnikiem rodzenia. A co jeszcze jest mniej ciekawe, według badań japońskich to najmłodsze pokolenie, czyli pomiędzy 18 a 34 rokiem życia, ponad 30% tego młodego społeczeństwa nie jest zainteresowanym tworzeniem jakichkolwiek związków. Chcą mieszkać i chcą wybierać życie w samotności. No to są wszystko bardzo, jest bardzo jeden z tych ważniejszych czynników. No to są rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy, bo żyjemy w ogóle w świecie chyba wielkich społecznych zmian, które obserwujemy także na Zachodzie. One w Japonii mają troszeczkę inny charakter i o to też jeszcze chciałbym się ciebie zapytać. Ale może jeszcze, żeby zamknąć tą kwestię Igrzysk Olimpijskich w Tokio i co takiego stało się bezpośrednio... Dokończę Fukushimę, żebyśmy dobrze zrozumieli. Fukushima przed 2011 rokiem, przed wybuchem, to była spiżarnia Tokio. Fukushima i te regiony obok były odpowiedzialne za większość dostaw, czy słynnych brzoskwiń. Fukushima to był drugi największy dostawca brzoskwiń. Gruszki, winogrona, melony, to są ryż. Więc Fukushima to był bardzo strategiczny dostawca żywności. I teraz cały ten łańcuch dostaw został zerwany. Co to spowodowało? Spowodowało to podwyżki cen dla Tokio, ale nie tylko dla Tokio, ale dla innych obszarów, bo nagle trzeba było znaleźć nowe dostawy. Pamiętajmy, że to się wydarzyło z dnia na dzień. Niełatwo było znaleźć nowych dostawców. Pamiętajmy, że to jest społeczeństwo azjatyckie, które bazuje na długich relacjach. Czyli nic się nie dzieje w relacji jednorazowego zakupu. Więc może gruszki z Polski? Może gruszki z Polski w takim razie? Niestety o tyle jest problematyczne, że rolnictwo japońskie jest dosyć mocno zablokowane, jeśli chodzi o pozataryfowe regulacje i nie tak łatwo niestety sprowadzić produkty rolno-spożywcze, na przykład z Polski. Ale to spowodowało, że produkty z Fukushimy nagle, znaczy produkty ogólnie spożywcze stały się droższe. Ze względu na to, że Fukushima miała miejsce w marcu, czyli to się zdarzyło jeszcze przed plonami. Część rolników próbowało sprzedawać te plony, które się obrodziły w nadchodzącym sezonie, no ale oczywiście opinia społeczeństwa była bardzo negatywnie nastawiona ze względu na wysoką radioaktywność. Społeczeństwo spodziewało się, czy bało się, że jakiekolwiek produkty pochodzące z tego regionu będą wysoko radioaktywne.
Jeszcze w 2013 roku zrobiono badania i 30% społeczeństwa japońskiego bało się kupować produkty pochodzące z Fukushimy, cytując właśnie, że mogą zawierać zbyt dużą dawkę radioaktywną, mogą być zbyt radioaktywne. Dopiero w 2017 roku spadło to do tak naprawdę 15%, ale nadal to zaufanie do produktów nie jest tak wysokie. Ludzie nie chcą płacić, tak jak kiedyś płacono gigantyczne pieniądze za produkty unikalne, które pochodziły właśnie z obszaru Fukushimy, to w tej chwili ludzie, społeczeństwo japońskie chce płacić mniej za produkty pochodzące z Fukushimy jako tej drugiej jakości. I to się odbija na, powiedzmy, na gospodarce regionu Fukushima, który z jednej strony korzysta z różnego rodzaju pomoców, programów pomocy rozwojowej od rządu japońskiego, ale z drugiej strony miał nadzieję, że stymulacja poprzez zwiększone zakupy społeczeństwa japońskiego, ta solidarność z Fukushimą będzie większa. A tu niestety oprócz produktów mamy również ostracyzm, który się pojawił dla mieszkańców, którzy byli przesiedlani. Bo ludzie w innych częściach Japonii, ale co to, dlaczego to spowodowało taką trudną sytuację przed igrzyskami w Tokio? No bo tak przeglądam sobie tą międzynarodową prasę, te doniesienia z Japonii, wydawało mi się, że tu przyczyny są raczej związane z pandemią, troszeczkę z pewnymi zmianami społecznymi, o których już wspomniałeś, które mają miejsce w Japonii, a tymczasem mamy tą historię Fukushimy, tego jedzenia, którego spożywania już odmówili Koreańczycy z południa. Gdzie tu jest ten związek między tą historią Fukushimy, tą tragedią, która wydarzyła się 10 lat temu, a tymi igrzyskami, które obserwujemy dzisiaj? Słynna trzecia strzała premiera Abe, czyli słynna Abenomika. Trzy strzały, czyli polityka fiskalna, polityka monetarna i zwiększenie wzrostu gospodarczego. Ze względu na to, że Japonia cierpiała przez ponad 15 lat na deflację, jedną z ważniejszych rzeczy było przekonanie społeczeństwa japońskiego do zwiększonej konsumpcji. Ustawiono 2% jako cel, którego jeszcze do tej pory nie osiągnięto, a w tej strzale, która dotyczyła rozwoju gospodarczego, to była po pierwsze zwiększona turystyka i później dodano do tego właśnie olimpiadę. Pamiętajmy, co Japonia osiągnęła w 1964 roku jako pierwszy azjatycki kraj, który był organizatorem Igrzysk Olimpijskich w Azji, jako pierwszy kraj. Warto wspomnieć, że Japonia jest po raz czwarty organizatorem Igrzysk, bo była już teraz jest drugi raz organizatorem letnich Igrzysk, a poprzednia była dwukrotnie organizatorem zimowych Igrzysk w 1972 w Sapporo i w 1998 w Nagano. W 1972 Japonia była również pierwszym krajem azjatyckim, który gościł Igrzyska Zimowe. Także w 1964 roku Japonia pokazała spektakularny sukces gospodarczy, technologiczny. Pokazała światu zaawansowanie technologiczne. To były pierwsze igrzyska w 1964 roku, które były nadawane przez satelity komunikacyjne. Jeszcze Rzym w 60 roku nagrywano na taśmy, które były wysyłane w świat. Mamy Shinkansen. Część daty. Kolorowa była, telewizja też. Olimpiada była nagrywana w kolorze. Telewizja, która była w kolorze, ale tylko dla Japonii. Świat jeszcze w czarno-białym oglądał, ale Japończycy jako pierwsi część oglądali w kolorze. Po raz pierwszy część sportem, który zagościł, było sumo. Co zagościło w tym roku? Karate. Czyli widzimy ukłon w stronę tradycji. W 64. No i rozumiem, że premier Abe, który już nie jest premierem, bo mamy premiera Sugę, no liczył, że to będzie taki sukces Abenomiki i tutaj wskazuje, tak, że to są przyczyny strukturalne, że się nie udało, a miała być powtórka z 64 roku, jak sądzę. Taki był plan premiera Abe. Dokładnie, no bo w 1964 roku Japonia została przyjęta do OECD, czyli jeden z najbardziej rozwiniętych krajów świata. Chwilę później, w 1968, Japonia staje się drugą największą gospodarką świata. To jest okres największego wzrostu i największego uprzemysłowienia gospodarki. Japonia pokazała światu, że w przeciągu 20 lat po dewastacjach wojennych mogła się stać
drugą największą gospodarką świata. No to, to czemu pokazała teraz, standard. Dlaczego teraz spadł taki entuzjazm dla 2020 roku? Co się takiego stało, żeby... No bo to jest, znaczy, to, żeby to zrozumieć, to jest właśnie, to były te nadzieje w 2013 roku, kiedy Japonia dostała te igrzyska, że to będzie ten impuls rozwoju gospodarczego dla Japonii, żeby Japonia nabrała tego tempa i znowu pokazała światu, powtórzyła sukces 64 roku. O ile w tamtym okresie Japonia pokazała różne technologie i na tamten okres wychodzące poza tamte strefy czasowe, to w tym okresie co Japonia pokazała? To tylko, że jest nagrywane w 8K, ale to tylko w Japonii, bo 4K jest nadawane dla całego świata. I tak naprawdę oprócz rozbudowy infrastruktury już istniejącej, nie ma takich spektakularnych rzeczy czy nowinek technologicznych. Japonia postawiła na coś innego. Discover tomorrow, które to tomorrow po japońsku jest zapisane jako przyszłość. Odkryj przyszłość. Czyli bądźmy razem dobrzy dla planety i środowiska. Czyli ekonomia, gospodarka o zrównoważonym rozwoju. I tu jest to, co Japonia chciała tym razem pokazać. Tu jest pełna symbolika. Znicz olimpijski, który jest napędzany po raz pierwszy energią wodorową. Skąd ona pochodzi? Z największej fabryki wodoru w Fukushimie właśnie. Pochodnia, którą niosła, znaczy biegła Naomi Osaka, jest zrobiona, była zrobiona z aluminium, który pochodził z tymczasowych budynków właśnie z Fukushimy, który był zbudowany dla ludzi zaraz po wybuchu. Jest pełna symbolika, 99% wszystkich produktów użytych podczas tegorocznych igrzysk to są produkty, które są, będą ponownie wykorzystane lub będą podlegały recyklingowi. No dobrze, to nie jest tak źle, bo wygląda na to, że jakaś wizja jest, to jest wizja, powiedzmy, że człowieka, ludzkości żyjącego w harmonii z naturą, że tak powiem, po azjatycku. Tak. Natomiast ja mam wrażenie, że ten przekaz się nie przebił za bardzo do międzynarodowych mediów. Nie przebił się, bo się dlaczego nie pamiętajmy, kto to może zrobić. Pierwsza to jest przekaz telewizyjny, ale już wiemy, że na przykład otwarcie igrzysk w Stanach Zjednoczonych oglądała najmniejsza od 33 lat widownia. Niecałe 17 milionów Amerykanów oglądało ze wszystkich możliwych platform. Nie A może tylko ze względu na zmianę czasu, bo może bardzo, to w Stanach... Chociaż nie, w Stanach to chyba nie jest środek nocy. O 7 rano było nagrywane, specjalnie o 7 rano. To była 7 rano czasu amerykańskiego, więc to już... A pamiętajmy, że otwarcie trwało prawie 4 godziny, więc można było włączyć się i nawet przed pójściem do pracy zobaczyć, co to się działo podczas tych i otwarcia. Zwyczajowo gromadziło to, tak jak na przykład Londyn zgromadził ponad 40 milionów na samo otwarcie. Więc tu już był pierwszy taki psztyczek ze zmniejszonym zainteresowaniem. Niestety nie widziałem żadnych danych ze strony rynku europejskiego. Amerykanie tylko pokazali swoje dane, jeśli chodzi o ten otwarcie, ceremonię otwarcia. Ale to jest to, na co bardzo liczono, czyli turystów zagranicznych. Już no dobrze, ale właśnie, no dobra, może tu Japonia troszeczkę padła ofiarą w ogóle kryzysu formuły Igrzysk Olimpijskich, które mam wrażenie, że trochę się znudziły na całym świecie, jeżeli podajesz te wyniki oglądalności w Stanach. Los Angeles, które będzie organizatorem Igrzysk w 2028 roku, to w ogóle chyba zdaje się, że nie miało konkurenta. Więc troszeczkę jakby zaczyna się... Tak, my pamiętajmy, że było bezprecedensyjne, nie było nawet ogłoszonych. My pamiętajmy, że 28 nie było nawet ogłoszenia naboru potencjalnych krajów. No, no dobra, ale to jest kryzys, to jest trochę kryzys tej formuły, ale teraz... Tak. No jak to się, czy to też nie jest tak, że w Japonii no jednak no nie możemy nie wspomnieć o pandemii, że Japonia sobie średnio z tą pandemią poradziła i teraz te protesty, rozumiem, które tam były,
jakoś tam się pojawiały jakieś objawy niezadowolenia społecznego, co media zachodnie podchwytywały to. No czy one, to była przyczyna, nie wiem, obawy Japończyków, że będzie pandemia, wirus się rozszaleje. Coś też, co takiego się stało, że Japonia jako kraj zdyscyplinowany, azjatycki, jak świetnie wypadł w 64 roku, no teraz nie dała rady zapanować nad pandemią, gdzie świetnie dawał sobie radę Tajwan, Korea, no inne kraje azjatyckie, a Japonia mająca no w perspektywie tej igrzyska tak z tą pandemią poradziła sobie średnio. Zdaje się, że z, no właśnie, co tu decydowało? Znaczy, tutaj głównym problemem to jest piąta fala, która w tej chwili trwa, gdzie już podczas czwartej fali szpitale w Tokio ledwo sobie radziły z chorymi. I to jest ten okres, czyli chciałbym zwrócić uwagę, że dopiero w lutym tego roku Japonia zaakceptowała szczepionkę Pfizera. Na akceptację, czyli dopuszczenie do użycia na rynku japońskim Moderny i AstraZeneca, trzeba było czekać do maja tego roku. No a to czemu tak późno Japończycy się zdecydowali w takim razie na zaakceptowanie tych szczepionek? Bo ja pamiętam w marcu, to może rozśmieszyć ciebie i naszych widzów, ale nawet Chińczycy zaproponowali pomoc, że przekażą swoje szczepionki, no i też dostali taką odpowiedź, no co to znaczy, jeżeli Chińczycy proponują swoje szczepionki Japończykom, no to znając trochę kontekst azjatycki możemy się domyślać, ale wtedy pamiętam, że była taka odpowiedź oficjalna z Japonii, że no one nie przeszły tutaj testów właśnie japońskiej agencji medycznej, czy też tego ciała, które to jest, się tym zajmuje. Znowu mówienie półprawdy, to jest mówienie półprawdy, bo pamiętajmy, że Komitet Olimpijski dopuścił szczepionki chińskie i Pfizer i szczepionki chińskie to są, nie chcę użyć słowa sponsor, ale pamiętajmy, że 84% zawodników i trenerów, którzy przyjechali na igrzyska, są zaszczepionych jednym z tych właśnie ale szczepionek. Nie, ale ja nie mówię o sportowcach, działaczach, trenerach, tylko mówię o społeczeństwie japońskim. Dlaczego tak późno zdecydowano się zaakceptować te szczepionki dopiero w maju? Bardzo proste. Japonia chciała zobaczyć, jak sobie poradzi, jakie będą skutki uboczne przede wszystkim w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Jeśli tam szczepienia okażą się skuteczne, to wtedy zaczną szczepić. W lutym, w marcu Japonia miała niecały 1% zaszczepionego społeczeństwa. Co jeszcze utrudniało, Japonia nie dopuszczała w ogóle masowego szczepienia. Były tylko i wyłącznie możliwe pojedyncze szczepienia. Biorąc pod uwagę nie za dużą liczbę dawek Pfizera, które otrzymała, a w Japonii tylko i wyłącznie pielęgniarki i lekarze mogą szczepić, ta liczba była bardzo mała. Dopiero w maju, kiedy rząd Japonii zobaczył, że ma z tym problem, poprosił o pomoc siły samoobrony i skorzystano z lekarzy pracujących dla sił samoobrony oraz wykorzystano wolontariuszy, pracowników tymczasowych i przede wszystkim wprowadzono masowe szczepienie. I tu dopiero Japonia wystrzeliła, powiedzmy, z szczepieniami, bo na dzień dzisiejszy mamy prawie 28% społeczeństwa japońskiego jest zaszczepiony. Premier Suga deklaruje, że do końca listopada wszyscy, którzy chcą się zaszczepić w Japonii, będą zaszczepieni, a przede wszystkim społeczeństwo 65+ będzie zaszczepione. I to były podwaliny, dlaczego społeczeństwo japońskie bardzo naciskało rząd Japonii i Komitet Olimpijski o przesunięcie igrzysk o kilka miesięcy. Termin jest trochę dziwny, bo w 64 roku celowo wybrano październik na datę organizacji ze względu na to, że w 60 roku w Rzymie igrzyska odbywały się w lato. No dobrze, no to rozumiem. Okej, ale dlaczego w takim razie nie przesunięto tego na październik, gdzie teraz no, kilku sportowców już zemdlało? Komitet Olimpijski w marcu. Komitet Olimpijski to wymusił, a przecież można było zaszczepić nawet, tak jak premier Suga mówi, te kilkadziesiąt procent społeczeństwa, nie 20, podałeś te dokładne liczby, już nie pamiętam, 25%, 28%, 28%
no to można było dojść do poziomu znacznie większego, nawet takiego, który by uspokoił sytuację, a jednocześnie zelżałyby te upały, które spowodowały, że iluś tam sportowców zeszło z aren w ogóle, doznając udaru słonecznego, tak jak tenisistka hiszpańska, która wygrała z Igą Świątek z Polski, ale potem już nie wygrała z upałem. No to czy tutaj rozumiem, że chodziło o nacisk Komitetu Olimpijskiego, sponsorów tego całego biznesu olimpijskiego, który nakazał jakby rozegranie tych igrzysk w lipcu. No dokładnie, bo tak, taka była umowa z marca zeszłego roku, kiedy podjęto decyzję o przesunięciu igrzysk. Komitet zgodził się o maksymalnie roczne przesunięcie, czyli igrzyska mogły się odbyć nie później niż lato tego roku. Tylko to mnie troszkę dziwi, że wiedząc, jak upalne jest lato w Tokio, nie próbowano przesunąć, zdobywając trochę więcej czasu, właśnie na październik czy listopad. I to jest to, czego domagały się nie tylko społeczeństwo, ale domagało się biznes japoński. W maju, pamiętajmy, że to są najdroższe igrzyska, bo praktycznie każde igrzyska do tej pory były niedoszacowane. Średnio 170% igrzyska było niedoszacowane. W 2013 roku Japonia ogłosiła, że budżet jest troszeczkę więcej niż 7 miliardów dolarów amerykańskich, że tyle się zamknie. W zeszłym roku ta kwota skoczyła już do 15 miliardów, a w tym roku na zlecenie japońskiego odpowiednika NIKU audyt wykazał, że igrzyska będą kosztowały co najmniej 22 miliardy dolarów amerykańskich, czyli jak porównamy do tych 7 miliardów, widzimy, że jest prawie 300%, czyli zbliżają się do jednego z największych niedoszacowań, czyli Soczi. W tej chwili Soczi było do tej pory ponad 300% miało, ale wygląda na to, że być może Japonia będzie na równi niedoszacowana, jeśli chodzi o koszt organizacji. I biznes japoński bardzo naciskał, przede wszystkim sponsorzy, to były najdroższe igrzyska dla sponsorów, ponad 3 miliardy dolarów amerykańskich włożyło około 60 japońskich przedsiębiorców i oni z tego nic nie mają, bo na czym polega, no wiadomo, jeśli jest taka tak ważna organizacja, to ci główni sponsorzy mają pulę biletów, którą rozdają swoim strategicznym klientom z całego świata, zapraszając ich właśnie na przyjazd do Tokio, na pokazania, że jesteś dla mnie strategicznym klientem. Nic się z tego nie udało. Czyli w tej chwili wiemy, że Toyota i inne firmy wycofały się z jakichkolwiek dodatkowych reklam podczas igrzysk, że tylko i wyłącznie zostały tym strategicznym partnerem zgodnie z umowami, jakie mają podpisane z Komitetem Olimpijskim, ale nie zdecydowały się na żadne dodatkowe reklamy w mediach ze względu właśnie na słuchamy głosu społeczeństwa. Przecież to powiedział prezes Toyoty. Słuchamy głosu społeczeństwa i dlatego nie akceptujemy. Co powiedział cesarz Naruhito podczas ceremonii otwarcia? Nie użył słowa świętujemy. Pamiętajmy, że cały tekst jest zawsze przygotowany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Japończycy zmienili słowo świętować na upamiętnić, bo nie ma co świętować. Cesarz Naruhito jeszcze 2 miesiące temu poprzez swój dwór cesarski tak jakby pokazał duże zaniepokojenie, dokładnie użył wyrażenia duże zaniepokojenie. Czyli pokazujesz taką wizję, no trochę jednak inną wizję niż tą, która gdzieś tam funkcjonuje w obiegu międzynarodowym, że to społeczeństwo japońskie właściwie jest zgodne co do tego, że to nie jest święto, tylko że jest to upamiętnienie i zgodne co do tego... Nie, to jest kinem. Cesarz użył słowa kinem, czyli upamiętniać, upamiętniamy igrzyska. Także tak, to była ta ale jest z tym zgodny cesarz, jest cesarz z tym zgodny, jest zgodne społeczeństwo i elity biznesowe Japonii. Czy to nie jest tak, że są jakieś protesty, nie wiem, ludzi, którzy nie chcą igrzysk, tylko przedstawiasz troszeczkę tą sytuację inaczej, jako takie nie do końca zadowalający efekt negocjacji między Japonią a Komitetem Olimpijskim i rozegranie tych igrzysk w niesprzyjającej sytuacji, która spotkała się może nie z krytyką, ale z dystansem zarówno cesarza, jak i biznesu japońskiego, jak i pamiętajmy, że cesarz oficjalnie
Znaczy, zapomnieliśmy chyba dodać tutaj jednej z ważniejszych rzeczy. W październiku tego roku są wybory parlamentarne w Japonii. Więc obecny rząd również gra, żeby pokazać, że igrzyska się odbyły. Tutaj oczywiście część komentarzy jest utożsamiana z wyborami politycznymi, które będą miały miejsce w październiku, i to, że to jest taka karta przetargowa, żeby przynajmniej spróbować pokazać, co zrobiliśmy. Bo spójrzmy na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. W zeszłym roku Japonia zanotowała 4,8% spadku wzrostu gospodarczego. Po pierwszym kwartale nie było wzrostu, tylko spadek o 4%. Nastroje były duże, że w tym drugim kwartale tego roku, zaraz przed olimpiadą, że będzie wzrost gospodarczy. Niestety na chwilę obecną... No dobrze, ale czy premier Suga utrzyma władzę i czy partia liberalno-demokratyczna, no, która rządzi Japonią od bardzo, bardzo dawna, to jest z krótkimi przerwami, czy utrzyma władzę? To jest tak naprawdę, jeśli cyfry się nie zmienią, a pamiętajmy, że wczoraj Japonia przekroczyła magiczną cyfrę 10 tysięcy zakażeń dziennych. Dzisiaj jest drugi dzień, kiedy jest prawie 10 700 nowych zakażeń, więc dzisiaj rozszerzono ten stan stan wyjątkowy nie tylko na Tokio i na Okinawę, jak było do tej pory, tylko o wszystkie prefektury, które są wokół Tokio. Więc to będzie rzeczywiście złe czy błędne oszacowanie możliwości godzenia czy radzenia sobie z rozprzestrzenianiem się wirusy, może być tym przysłowiowym pocałunkiem śmierci właśnie dla obecnie rządzącej partii liberalno-demokratycznej. Bo pamiętajmy, że premier Abe ze swoim abenomiką nie jest to przyjęte dobrze przez społeczeństwo japońskie. Abenomika miała bardziej oddzew dla gospodarki japońskiej, ale nie dla społeczeństwa. Szczególnie teraz podwyższenie podatku VAT z 8% na 10% spowodowało zamrożenie konsumpcji wewnętrznej. Mamy duży spadek konsumpcji wewnętrznej, a jeśli popatrzymy na PKB Japonii, to konsumpcja wewnętrzna była główną siłą napędową gospodarki japońskiej. Więc jeśli Japończycy nie kupują, a ostatnie dane pokazują, że 44% to są za oszczędności. Czyli Japończycy minimalnie tylko wydają to, co na przetrwanie, a resztę oszczędzają. No dobra, ale to do sytuacji wewnętrznej... Więc jeszcze teraz dodatkowo... Do sytuacji 15 miliardów, wewnętrznej i tej międzynarodowej... Ale to jest koszt 15 miliardów i niemożliwość pokazania tego światu, bo nie ma turystów zagranicznych. Japończycy liczyli, że w tym roku przyjedzie 40 milionów turystów zagranicznych. Milion tylko i wyłącznie na same igrzyska. Każdy turysta średnio miał zostawić 1400 dolarów amerykańskich. Jak to przemnożymy, to ponad miliard dolarów to miał być dochód tylko i wyłącznie pochodzący od turystów, którzy zagranicznych wydadzą pieniądze podczas olimpiady. Nic no dobra, ale porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym społeczeństwie japońskim. Może już nie o tych protestach, no ale muszę trochę zacząć się doczepiać jakby. No jak to jest z tymi, nie wiem, no że w ogóle w takim społeczeństwie azjatyckim czy też japońskim no dochodzi do takich protestów i że obserwujemy, czy takie do nas dochodzą wieści z międzynarodowych czy zachodnich mediów o dużych takich zmianach społecznych, szczególnie jeśli związanych ze zmianą roli i pozycji kobiety w społeczeństwie japońskim. Rozmawiali wcześniej o tym, że również rola niepełnosprawnych się trochę też zmienia w Japonii. No jak na to wszystko patrzysz jako osoba, która w Japonii spędziła wiele lat, zna dobrze ten kraj, że dzisiaj to japońskie społeczeństwo też się transformuje. No i w jakim kierunku ono się transformuje, w jakim kierunku się to społeczeństwo japońskie zmienia? Czego się spodziewać w najbliższych latach?
Znaczy, jeśli chodzi o prognozy gospodarcze, to śmieję się, że chyba większości komentatorom gospodarki japońskiej wyczerpały się baterie w szklanych kulach, ze względu na to, że za każdym razem, kiedy pokazuje się dobre dane, które gospodarka japońska ma osiągnąć, to okazuje się, że te dane nie udało się ich osiągnąć. Za każdym razem coś zewnętrznego, jak to Japończycy nazywają, spowodowało, że nie udało się tego osiągnąć. Więc trudno by mi było w tej chwili powiedzieć, no prognozy wzrostu gospodarczego Japonii na ten rok to jest ponad niecały 3%, na 2022 jest tam lekko powyżej 2%, ale czy uda się to osiągnąć? Po pierwszym i po drugim kwartale tego raczej nie widać. Nadzieje są, że ten trzeci kwartał, czyli ten właśnie z olimpiadą, przyniesie spektakularne wyniki. Ale już raczej w tej chwili widać, że ze względu na wysoką liczbę zachorowań, znowu nie będziemy mieli pobudzenia gospodarki wewnętrznej. Japończycy nie będą wydawali, bo jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Japończycy z całego budżetu, który był zaprojektowany na wydatki konsumpcyjne, to było około 2 miliardów dolarów, 1,3-1,4 miliarda to mieli wydać obcokrajowcy. Japończycy mieli wydać tylko 500-600 tysięcy. No dobrze, ale to są problemy z tym popytem wewnętrznym, że mówisz o tych strukturalnych problemach gospodarczych. No ale mieliśmy na tym kanale też rozmowę z Hiroshim Kaneko ostatnio, to polecamy też naszym widzom, i on tak mówił, że Japończycy się już trochę tak znudzili igrzyskami, dobrobytem, że jest jakiś taki problem z wyznaczeniem jakiejś takiej wizji. No i jak ty to oceniasz w ogóle, tą kondycję społeczeństwa japońskiego dzisiaj? No bo tam mieliśmy sprawę z premierem Yoshiho Morim, tak, z byłym premierem, który był szefem komitetu olimpijskiego, i on sobie pozwolił na taką... Tutaj praktycznie z każdą osobą związaną. Tak, i on skrytykował obecność kobiet w tym komitecie, to zajmuje tak strasznie dużo czasu, potem się podał do dymisji, więc widać, że to chyba w Japonii jakieś też tutaj następują duże, duże zmiany, no skoro on musiał się do tej dymisji podać, no tak zasłużona postać, starszy mężczyzna, były premier. No i po tych żarcikach pod adresem kobiet, no został zmuszony do dymisji. Więc to chyba też są jakieś zmiany. Jak ty na to patrzysz? Znaczy, Radku, że zmiany się dzieją, ale nadal jak popatrzymy na udział kobiet w najważniejszych dziedzinach gospodarki, to Japonia wśród krajów wysoko uprzemysłowionych jest na ostatnim, jeśli mówimy o OECD, na ostatnim miejscu. Więc w takim krótkoterminowym kalejdoskopie to się zmienia. I tu mamy zaraz po Morim kobiety stały się tak jakby dyrektorami, ale zwróćmy uwagę, że praktycznie każdy następca czy osoby związane z organizacją igrzysk zostały w ostatnim 2-3 miesiącach zwolnione. Każda osoba została zwolniona z tytułu jakiegoś żartu, który nie był właśnie społecznie poprawny. Bo czy to jest... Ale no dobrze, ale czy to... Ja nie chcę w żaden sposób, nie wiem, ani krytykować Japonii, rozliczać tam z jakichś statystyk i tak dalej, ale czy to jest twoim zdaniem przyczyna czegoś głębszego, czy to jest tylko taka... no chęć trochę dopasowania się do oczekiwań świata zachodniego głównie, bo tak się mówiło, że Naomi Osaka, no dlatego też tą pochodnię jakby pobiegła z tą pochodnią olimpijską, bo to też chodziło o to, żeby troszeczkę złagodzić te napięcia, które powstały po tych wypowiedziach. I teraz czy to jest japońskie w tym sensie, że to jest jakiś proces, który się dzieje w Japonii, czy to jest jakaś projekcja nasza na Zachodzie, że my na to tak patrzymy, a Japończycy starają się jakoś harmonijnie do tego dopasować?
Użyłeś bardzo dobrego słowa harmonia, bo pamiętajmy, że harmonia, czyli ła po japońsku, jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa. Gwóźdź, który wystaje, należy wbić. Pamiętajmy, że to są pierwsze igrzyska, które najprawdopodobniej zachowały parytet mężczyzn i kobiet. Więc tutaj jest bardzo duży wpływ tego, co wspomniałeś, o roli kobiety. I moim zdaniem Japonia przychyliła się w stronę właśnie głosu kobiet, w szczególności po tych seksistowskich komentarzach byłego premiera Mori i zapewnieniem tego stanowiska kobiecie, zresztą osobie związanej z igrzyskami, bo była zawodniczka. Więc ma to jak najbardziej taki wyraz wyjścia naprzeciw również troszeczkę oczekiwaniom międzynarodowym. Ale jeśli popatrzymy na Japonia cały czas światu próbuje pokazywać, że zmieniamy się, że patrzcie, mamy jedną panią minister, czyli nie możecie nam zarzucić, że nasz cały kabinet to jest tylko i wyłącznie sami mężczyźni. Mamy jedną kobietę, czyli... No dobrze, ale to po co Japonia jest... jako taki ważny kraj, no stara się tu przypodobać zachodniej opinii publicznej? Czemu próbuje się harmonijnie dopasować? No pamiętajmy, że zachodnia... To są przede wszystkim sponsorzy. Pamiętajmy, że gra w tej chwili toczy się w dużej mierze o duże pieniądze związane ze sponsorami. Bo w tej chwili wielu japońskich sponsorów, czyli tych, którzy zapłacili tą straszną, magiczną cyfrę ponad 3 miliardy dolarów, obawia się efektu odwrotnego od zamierzonego, że jeśli te igrzyska zapadną ludziom w pamięci jako igrzyska z pandemią i z największymi zachorowaniami, to ludzie zaczną kojarzyć ich produkty z tymi, które sponsorowały tą niechcianą olimpiadę i będzie tak zwany czarny marketing. I to jest obawa w tej chwili sponsorów, tych strategicznych, żeby społeczeństwo, czy nawet międzynarodowe społeczeństwo, patrząc na tych głównych sponsorów, nie patrzyło przez pryzmat, to oni pozwolili na to, żeby te dziesiątki tysięcy nowych zakażeń miały miejsce w Japonii. W maju 60% biznesu japońskiego było przeciwne organizacji olimpiady w terminie lipcowym. Chcieli przeniesienia na co najmniej październik, listopad, ze względu na to, że bali się, że będzie to miało duży negatywny wpływ na ich działalność, na ich biznesy. Więc to jest ważny punkt, który wydaje mi się, jest tak jakby ratowanie swojej twarzy i pokazanie, że jestem współgraczem, potrafię grać drużynowo. Coś, co pamiętajmy w społeczeństwach azjatyckich, japońskim, koreańskim nie do końca funkcjonuje, bo ta drużyna to jest drużyna wewnętrzna, a nie drużyna jako zewnętrzna. Okej, rozumiem, dobrze. Rozumiem ten sposób myślenia elit japońskich. No ale i w związku z tym kolejne pytanie, które tego dotyczy, czyli tej wizji świata japońskich elit, związane już bardziej z geopolityką i tym koncertem mocarstw, który się rozgrywa i przetacza przez współczesny świat, a tak się składa, że Japonia jest tu bardzo istotnym krajem, no bo jest krajem o dużym potencjale, ale jest także krajem, który jest jakby położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Wschodniojapońskiego, Morza Południowochińskiego, Tajwanu. No to są dzisiaj tereny, obszary pełne napięć właśnie tych geopolitycznych. No i pytanie takie do ciebie już powoli na koniec tej naszej dyskusji. Jak Japończycy się, jak te elity japońskie się zapatrują na tą rywalizację amerykańsko-chińską? Bo ja przeanalizowałem wypowiedzi japońskich polityków, nawet nagrałem taki komentarz na ten temat ostatnio opublikowany na tym kanale. No i mam wrażenie, że wysyłają takie sygnały trochę sprzeczne. Raz mówią, że będą bronić Tajwanu, potem, że trzeba rozwiązywać to dyplomatycznie, na drodze dyplomatycznej. Raz, że Tajwan jest krajem, potem, że nie jest krajem, że to była nadinterpretacja. Chiny tam co chwila się oburzają tymi wypowiedziami, potem to jest prostowane i tak właściwie Japonia nie odkrywa kart i do końca chyba nie wiadomo, jak się, pewnie już jakąś wizję ma, ale przynajmniej nie wiadomo, jak się
jak się zachowa. Więc jak ty obserwujesz to, co dzieje się w Japonii i w ogóle tą rolę, jaką Japonia dzisiaj odgrywa w tym koncercie mocarstw regionalnym czy światowym i czego się spodziewasz tutaj, jeśli chodzi o decyzje japońskich elit w kontekście tej no już naprawdę ostrej, nasilającej się coraz bardzo rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Pamiętam, znaczy tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że mamy taki bardzo ciekawy kwadrat współpracy, bo tak naprawdę mówimy o relacjach chińsko-japońsko-koreańskich, koreańsko-amerykańskich. Bo do tego trójkąta najważniejszych partnerów, czyli bo Japonia jest zarówno skonfliktowana z Republiką Korei, jak i z Chinami. I tutaj pewnym takim papierkiem lakmusowym miała być jakaś rola Stanów Zjednoczonych. Ale żeby uzupełnić swój komentarz o relacje japońsko-chińskie, no to w kontekście teraz Olimpiady i Tajwanu, w jaki sposób Japończycy tak jakby pokazują Tajwan. No na przykład na Twitterze specjalnie są tak jakby przy Tajwanie nie ma flagi chińskiej. Media japońskie tak jakby pokazują tą, teraz jest ogólnie na świecie, bo teraz Włochy również w telewizji włoskiej pokazując Olimpiadę, przy Tajwanie była flaga Tajwanu, nie tak jakby Chin. Więc tak jakby zapoczątkowały pewien taki, no nie chcę tego nazywać ruchu niepodległościowego, ale pokazywanie takich pierwszych oznak tego, co dokładnie powiedziano, jak tylko Chiny zadeklarowały, że no, Tajwan jest nasz, że będą tak jakby, gdyby doszło do czegokolwiek, to Japonia wspomoże w tym wypadku Tajwan. I no, tutaj pamiętajmy, że Japonia z Chinami ma spór o terytoria wyspy Senkaku, które Diao chyba, jeśli dobrze pamiętam, po chińsku się te wyspy nazywają, gdzie no, spór trwa oczywiście już bardzo długo, czyje to są własnością i tam bardzo często mamy pokaz siły, mianowicie siły chińskie ścierają się z siłami japońskimi. No dobrze, ale z drugiej strony mamy Japonię, w RCEP, w tym Regional Comprehensive Economic Partnership. Premier Suga jedzie do Białego Domu, tam rozmawia z Joe Bidenem jako pierwszy w ogóle lider jakiegoś zagraniczny gość w ogóle w Białym Domu, gość prezydenta Joe Bidena, po czym Amerykanie, Biały Dom wystosowuje oświadczenie, że będziemy bronić Tajwanu, premier Suga prostuje tą wypowiedź, po czym okazuje się, że Japonia jest trzecim krajem, zdaje się po Singapurze i Tajlandii, który ratyfikuje to porozumienie gospodarcze właśnie RCEP, gdzie tam jest 15 krajów, no Chiny, Korea, z którą tak jak tutaj mówisz też Japonia jest troszeczkę skonfliktowana. No więc o co tu chodzi? Jak byś to wyjaśnił? No tutaj konflikty terytorialne, Senkaku, Diao i Dai, kwestia Tajwanu, pokazywanie sportowców z tego kraju, co oczywiście może drażnić Chiny, chociaż no. Chiny też pokazują sportowców z Tajwanu, bo uważają, że to też są Chińczycy i cieszą się z ich sukcesów i medali. No ale o co tutaj chodzi w tej Japonii właśnie, że... Znaczy pamiętajmy, że Chiny dodatkowo... Z tym RCEP, znaczy, no, szczególnie to mnie interesuje. Czemu przystępują do tego sojuszu gospodarczego? Znaczy jeden to jest, pamiętajmy, równowaga dla jedwabnego szlaku chińskiego i tak jakby hegemonii Chin dla no, konieczności zrównoważenia siły chińskiej. W tej chwili Japonia dosyć mocno promuje odpływ kapitału japońskiego z Chin, w szczególności w tej dobie covidowej, która jest dodatkowo sponsorowana przez rząd japoński. Rząd japoński ma specjalny program pomocowy. Ale czy to nie, czy to, no dobra, ale czy to nie jest taka polityka trochę w duchu Donalda Trumpa? Bo ostatnio zapoznałem się z takim badaniem, gdzie około tylko 7% japońskich firm w ogóle dopuszcza taką możliwość wycofania się z Chin. Czy to nie, znaczy, nie, no, jakieś... nie oszukujmy,
Radku, nie oszukujmy się, żeby Japonia utrzymała wzrost, potrzebuje rocznie 7 milionów imigrantów. A ze względu na swoją nieprzychylną politykę migracyjną, no, nie ma możliwości, żeby tylu imigrantów przyjąć, a tyle by było potrzeba, żeby pobudzić sektor produkcyjny na tyle, żeby mieć nowe ręce do pracy. Biorąc pod uwagę wysokie, bardzo wysokie koszty pracy w Japonii, nie ma możliwości, żeby przenosić jakichś prostych czynności, niezaawansowanych technologicznie, do powiedzmy Japonii. W Japonii można produkować coś, co są sektorami XXI wieku, czyli robotyka, czy bardzo zaawansowane technologie, gdzie bardziej są wykorzystywane roboty przemysłowe, programy komputerowe, ale produkcja jako produkcja jest w krajach Azji Południowo-Wschodniej. I tutaj jest przenoszenie tak naprawdę z Chin do innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, czy No to dobrze, Indonezja, czy to Chiny. rozumiem, że to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Japonia chce wejść do RCEP, Dokładnie. no bo I tu potrzebuje tych rąk do wchodzimy. pracy. No Znaczy, ale to ma być, wiesz. no i to ma być ten balans nowego jedwabnego szlaku, gdzie tam połowę tego RCEP, no to właściwie są Chiny, tak? Może ponad, bo jeżeli Indie się wycofały i nie przystąpiły w ostatniej chwili wycofały się Indie i nie przystąpiły do tego obszaru gospodarczego. No znajduje się tam No ale Japonia, no odtworzyły ale sobie niektórzy furtkę, twierdzą, że to mając jest cały właśnie wzmacnianie Chin, że to jest wzmacnianie Chin, a nie balansowanie. No to jakie to jest balansowanie teraz Chin, które będą ponad połowę tego obszaru gospodarczego stanowić? Znaczy, to jest też trochę tworzenie dla Japończyków furtek w postaci nowego porozumienia, bo pamiętajmy, że Japonia nie ze wszystkimi tymi krajami ma podpisane albo umowy bilateralne, ale umowy bilateralne to nie są takie umowy o wolnym handlu. To są jeszcze stare umowy, które nie do końca oddają realia XXI wieku. To jest troszeczkę tak jak EPA, czyli najbardziej taka skonstruowana umowa o partnerstwie ekonomicznym, która została zawarta pomiędzy Unią Europejską a Japonią. To te porozumienia, które Japonia ma pozawierane z tymi krajami Azji Południowo-Wschodniej, to są bardziej umowy bilateralne o takim podstawowym zabezpieczeniu inwestycyjnym. A teraz na XXI wiek jest trochę więcej potrzeba. I częściowo Japonia chciała wykorzystać właśnie takie forum multilateralne, dzięki któremu być może uda się szybciej to wykorzystać, dojść do większego grona państw, aniżeli przez targetowanie każdego kraju indywidualnie i prowadzenie rozmów. Pamiętajmy, że nadal z wieloma tymi krajami nadal pokutuje ten duch nie do końca rozwiązanych spraw z przeszłością, z wojny na Pacyfiku, jak Druga wojna światowa jest znana w tej części świata. I to też ma spore znaczenie, co pewien czas wybucha ta kość niezgody pomiędzy tutaj różnymi krajami Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, a rządem Japonii, jak na przykład coroczne odwiedzanie świątyni Yasukuni, która jest dosyć drażliwym tematem tutaj dla wielu społeczeństw. Nadal, tak No jakby dobrze, jeszcze jest ta zobaczymy, generacja, która to zobaczymy, co pamięta. z tego wyjdzie. Bardzo aktywni są Amerykanie, którzy są jednocześnie teraz w Indiach, w Chinach, w Wietnamie i na Filipinach. Cała trójka amerykańskich dyplomatów tam ruszyła, od sekretarza obrony, który był w Wietnamie, jest w Filipinach, Antony Blinken jest w Indiach, wiceminister Shepard jest w Chinach, z kolei była niedawno. Zobaczymy, jak Amerykanie spróbują poskładać tą mozaikę, bo pogodzić Japonię z Koreą nie będzie łatwo, tam jeszcze inne kraje. No Radko, będziemy jeśli już mogę powoli dodać do kończyć, bo tego, zbliżamy się do zauważ. godziny. To jest absolutny rekord na tym kanale, ale widzę, że chcesz coś jeszcze dodać, więc nie mogę cię pozbawić Dodać tej na końcu, możliwości. jeśli mogę powiedzieć, to jest taką duża, coś, co się z Japonią już wydarzyło. Pamiętajmy, co się wydarzyło, jak Japonia stała się drugą gospodarką świata i w latach 80. mówiono nawet, że to będzie Pax Japonica, tak jak była Pax Americana i była Pax Japonica. I Stany Zjednoczone w jaki sposób wykorzystywały swoją pozycję do różnych działań finansowych. I zobaczmy w tej chwili, kiedy to miejsce Japonia zdetronizowana została przez Chiny i mówi się coraz bardziej o Pax
o tym wieku Chin, hegemonii chińskiej i znowu mamy administrację amerykańską, która tak jakby próbuje działać tak samo, jak działała, czy próbowała wpływać finansowo na ostudzenie zapałów Japończyków. Więc ciekaw jestem, czy czasem tutaj historia nam koła nie zatoczy i nie będziemy mieli powtórki z tego, co się wydarzyło w Japonii w latach 80. i przez początek lat 90. No to jest częsty motyw. Wiele osób się nad tym zastanawia, czy Chiny nie okażą się Japonią lat 80. i 90. No ale o tym, tego dylematu już nie rozstrzygniemy w naszej dzisiejszej rozmowie, za którą wielkie, wielkie dzięki. Życzymy powodzenia w kwarantannie, aż właściwie może teraz już, czy w tej na tym drugim etapie kwarantanny, kiedy już możesz opuszczać hotel. Także wszystkiego dobrego i powodzenia na Tajwanie, także w Twoich przedsięwzięciach polsko-azjatyckich. No, oglądamy igrzyska, w której Japonii jednak się sporo udaje, bo osiąga niesamowite sukcesy w judo, gdzie tam chyba wygrała zdecydowaną większość złotych medali, to na pewno musi się spotkać z pozytywnym bardzo odzewem w społeczeństwie japońskim, no bo to jest japońska dyscyplina, więc igrzyska będziemy oglądać. No i dzięki za naświetlenie tutaj wielu takich aspektów, trochę jako insider, jako osoba, która ten kraj zna, relacje w Azji, bo trochę inaczej na te igrzyska myślę, że będziemy teraz patrzeć, a jak igrzyska się skończą, to w Japonii są wybory i Japonia nadal będzie ważnym krajem w tym koncercie mocarstw, który dzisiaj się rozgrywa i przetacza przez cały świat, więc jeszcze pewnie nie raz do niej będziemy wracać. I proszę Państwa, bardzo dziękuję naszym gościom. Tylko na koniec. Ja jestem ekspert do spraw rozwijania relacji polsko-japońskich, polsko-koreańskich i polsko-azjatyckich, dr Arkadiusz Tarnowski. I ostatnie słowo jeszcze do naszego gościa. Życzę powtórzenia wyników z 1964 roku. Pamiętajmy, wtedy Polska zajęła 7 miejsce w kwalifikacji medalowej z 23 medalami, 7 złotymi. Życzę, żebyśmy przynajmniej podobnie skończyli. Radku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.